powiedzieć, że fotografie wyssały z mlekiem matki, ale to chyba nie tak jednak było. Była to moja pasja od dzieciństwa. Fotografowałem tak jak wielu, gdzieś te zdjęcia na kliszach do dzisiaj są, ale bardziej taka profesjonalna fotografia zaczęła się od planu filmowego Ogniem i Mieczem. Kiedy pan Hoffman przyjechał na Biedrusko, wtedy miałem okazję być tam dość często i zauważono gdzieś po prostu te moje zdjęcia. Od tego zaczęła się, od tego momentu, czyli to był 97-98 rok, od tego momentu zaczęła się bardziej dojrzała fotografia i ta przygoda z fotografią miała to właściwie wtedy swój początek. Stało się, co się stało, troszeczkę stało się z przypadku, dlatego że ekipa, która była montowana na ten wyjazd, był to wyjazd indywidualny, 4 osoby, straciła nagle jedną osobę, w sensie, że coś nie pasowało, brakło kierowcy. Potrzebny był doświadczony kierowca, za takiego mnie uznano i do tego jeszcze fotograf, pasowałem do tej ekipy i dowiedziałem się o wyjeździe 3 miesiące przed wyjazdem, miałem czas na załatwienie wizy i w lipcu, to było już 4 lata temu, w lipcu wyruszyliśmy na, można powiedzieć, małą wyprawę poprzez Berlin, Frankfurt, Kanadę. Wylądowaliśmy 22 lipca w San Francisco. Dalej przez 9 stanów dojechaliśmy do Austin w Teksasie, robiąc 9000 kilometrów. Były różne przygody, były z tym związane perturbacje, ale to, że pojechałem do Stanów, było takim bodźcem głównym, było to, że w planach tej wyprawy, wycieczki było zobaczenie Grand Canyonu, ale przede wszystkim kaniony Antylopy. Kaniony Antylopy są to dwa, bo są, jest i górny, i dolny, są to dwa zagłębienia w pustyni, leżą na terenie Indian Navajo. To jest taka mekka fotografów, tam bardzo wielu ludzi chce jechać, żeby robić zdjęcia ze statywem. Trzeba się rok wcześniej zapisać. Ja niestety musiałem robić na wysokim ISO. Zdjęcia robiłem z ręki, bo 3 miesiące miałem tylko na decyzję o wyjeździe. My mieliśmy w planach akurat środkowy Dziki Zachód. Byliśmy w Las Vegas, byliśmy w San Francisco. W każdym z tych miast można by być po tydzień czasu. W Las Vegas można by trochę więcej stracić niż $2, które ja straciłem. No ale jak tu nie zagrać jednorękiego bandytę, tak. Gdy wyjąłem w Las Vegas w kasynie aparat, od razu miałem ochronę przy sobie, że tutaj nie wolno zdjęć robić, a te, które zrobiłem, no nie musiałem kasować, ale były przejrzane, co jest fotografowane. Także wiele jest miejsc, które warto byłoby odwiedzić. Na pewno chciałbym jeszcze raz odwiedzić kanion Colorado, na pewno kanion Antylopy, ale już wtedy ze statywem i mając więcej czasu tylko dla siebie.